Panie Nadleśniczy, jak rozległe jest Nadleśnictwo Świdnica? Jakie tereny obejmuje? Nadleśnictwo Świdnica swoimi terenami sięga aż po Zalew Miedkowski. Tutaj na tej stronie, na drugiej stronie po Przełęcz Woliborską, czyli generalnie swoim zasięgiem obejmujemy 24 gminy i 7 powiatów. Pod względem zasięgu terytorialnego jest to największe nadleśnictwo na Dolnym Śląsku. Mówimy o zasięgu administracyjnym kraju, czyli podziale na gminy i starostwa. Jaki jest zakres obowiązków leśniczego? Zakres obowiązków leśniczego, jak i nadleśniczego, jest prowadzenie gospodarki leśnej. Ta gospodarka leśna jest teraz bardzo szeroko rozumiana, bo oprócz tego, że wykonujemy zadania gospodarcze, do których jesteśmy powołani, to dochodzą nam takie zadania stricte społeczne, czyli jak chociażby edukacja leśna czy zagospodarowanie turystyczne. Musimy pamiętać, że my jako leśnicy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia gospodarki w myśl zrównoważonego rozwoju. W XVIII wieku to pojęcie wymyślił leśnik i generalnie chodziło mu o to, żeby łączyć funkcję produkcyjną, czyli pozyskanie drewna, funkcję ekologiczną, czyli ochrona przyrody w lasach, jak i funkcję społeczną, czyli udostępnianie lasów, jak chociażby udostępnianie dla turystów. Jakie rośliny występują na terenie nadleśnictwa? Czy wśród nich znajdują się takie rzadko spotykane? Kiedyś w herbie Nadleśnictwa Świdnica, w logotypie, którym posługiwaliśmy się, była wielka sowa i wieża na wielkiej sowie i zanokcica serpentynowa. To jest taki gatunek paprotki, który jest niespotykany w kraju i jest on na liście gatunków priorytetowych dla Unii Europejskiej. I na terenie Nadleśnictwa Świdnica, w okolicach Kamionek, taka zanokcica rośnie. Dla mnie ulubionym gatunkiem jest naparstnica purpurowa. Uważam, że to jest królowa gór sowich. W innych górach może nie tak spotykana, a u nas w Sudetach akurat jest częsta. Jeżeli pomyślimy o lasach w leśnictwie Mrowiny, to tam będzie, teraz mamy przedwiośnie, całe łany przebiśniegów, śnieżyc, kopytnika. Naprawdę tych gatunków, które warte są, byśmy zwracali uwagę, to jest sporo. A jakie zwierzęta możemy spotkać? Zwierzęta, no wszystkie praktycznie zwierzęta, które mamy w Polsce, możemy spotkać tutaj na terenie Nadleśnictwa Świdnica. Oprócz jeszcze niedźwiedzi, wilków, ale te wilki pewnie prędzej czy później dojdą do nas, i rysia, ale ryś też najprawdopodobniej w niedługim czasie pojawi się na terenie Nadleśnictwa Świdnica. No naszym takim symbolem też, jeżeli idzie o zwierzęta, to są muflony. Mamy najpiękniejszą i największą populację muflonów w całej Polsce. Trochę boleję nad tym, że jeżeli do nas przyjdą wilki, to w pierwszej kolejności te muflony zjedzą. A co ciekawego można zobaczyć na terenie nadleśnictwa? Co by pan polecił turystom? Generalnie Nadleśnictwo Świdnica jakby otwiera się na turystykę. Przez te ostatnie lata udało nam się stworzyć chociażby te tak zwane platformy widokowe, które tutaj najbliżej Świdnicy mamy przy drodze na Modliszów, przy Tamie na Zagórzu Śląskim, czy chociażby miejsca takie jak wieża na Wielkiej Sowie. To też jest własność Nadleśnictwa Świdnica, która jest dzierżawiona przez gminę Pieszyce. Też musimy pamiętać, że w ostatnim czasie na terenie Nadleśnictwa Świdnica powstała największa strefa MTB w ogóle w Polsce, bo ta strefa jakby łączy Nadleśnictwo Świdnica, Jugów, Nadleśnictwo Wałbrzych, Bardo. A bunkier w Modliszowie? Słyszeliśmy, że podobno w tym bunkrze stacjonowały rakiety. To jest taka historia. Bunkier w Modliszowie jest własnością prywatną. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby właśnie połączyć to miejsce postojowe i tą platformę widokową tam w Modliszowie właśnie ze zwiedzaniem tego bunkra, ale z tego co wiem po rozmowach z panią wójt Teresą Mazurek, wiem, że to jest własność prywatna i to w zasadzie zależy od właściciela, czy ten bunkier byłby udostępniony. Co stanowi największe zagrożenie dla leśnej zwierzyny? Bo wiem, że kiedyś duży problem stanowiły psy dzikowane, wałęsające się, które zagryzały muflony. Czy ten problem udało się już jakoś rozwiązać? Ten problem w ostatnim czasie był jakby mniejszy, bo nie było śnieżnych zim.
Problem z wałęsającymi się psami dotyczy okresu wtedy, kiedy mamy bardzo śnieżne zimy, ze względu na to, że generalnie muflony wtedy stoją przy paśnikach i mają ograniczone możliwości do ucieczki. Psy takie to nie są najczęściej psy zdziczałe, tak jak się zwykło mawiać, ale to są psy wypuszczane często po to, by sobie pobiegały. Musimy pamiętać o tym, że te psy nie zagryzają po to, żeby się najeść mięsa, tylko robią to generalnie dla zabawy, bo te psy są zadbane, dobrze odżywione, a im chodzi głównie o zabawę. Innym takim zagrożeniem, jeżeli idzie o zwierzęta, to może być nierozsądna turystyka quadowa i crossowa. Bardzo często w tym okresie, kiedy jelenie czy muflony są wysokociężarne, to może też szkodzić na przychówek. To są główne problemy, z którymi się borykamy, no, a z problemami gospodarczymi, z którymi ostatnio przyszło nam się zmagać, to jest ostatnia susza, ona jest bardzo duża. W zeszłym roku ten okres bez deszczów to był okresem chyba prawie 8 miesięcy. A co z nielegalną wycinką drzew? Powiem szczerze, z tym problemem za bardzo się nie borykamy. On się zdarza, ale to jest problem taki sporadyczny. Jeżeli idzie o choinki, to jak Państwo wiecie, często jest tak, że ta tradycja, by uciąć sobie choinkę z lasu bez asygnaty, idzie z dziada pradziada. Ale ta tradycja też zanika, bo choinki zarówno w lasach państwowych, jak i czasami od prywatnych właścicieli, no nie są drogie. U nas ta cena takiej choinki waha się w granicach 20 do 30 zł. No to powiem szczerze, to nie jest duża cena, by niepotrzebnie narażać się na kary spowodowane nielegalną wycinką. Jeśli mówimy o zagrożeniach, czy w naszym nadleśnictwie odnotowaliście jakieś przypadki kłusownictwa? I czy to są na przykład ludzie polujący z bronią palną? Czy zakładanie wnyk? Jeżeli idzie o wnykarstwo, o czym Pani powiedziała, jest to problem coraz bardziej marginalny, bo wnykarstwem generalnie trudzili się nasi dziadkowie. Oni przychodząc na ziemię zachodnie, jakby przyszli z tą tradycją wnykarstwa. Generalnie to już jest kolejne pokolenie młodzieży, które jakby nie jest zainteresowane takim spędzaniem czasu. Tak więc często to wnykarstwo było powodowane raz, że brakiem mięsa, a drugie no, takim spędzaniem czasu. W tej chwili młodzież zajmuje się zupełnie czym innym. Drugim problemem, o którym Pani wspomniała, jest problem kłusownictwa z bronią. Z tym problemem czasami mamy do czynienia. I o ile to wnykarstwo zagrożeniem dla życia ludzkiego jest no, ograniczone, o tyle takie nielegalne kłusownictwo z bronią naprawdę jest bardzo niebezpieczne dla każdego użytkownika lasu. Tak więc tutaj... Jak staracie się z tym walczyć? No, od tego jest Państwowa Straż Łowiecka. Jeżeli widzimy, że faktycznie coś takiego ma miejsce, to od razu reaguje straż nasza leśna i od razu jest powiadamiana Państwowa Straż Łowiecka, bo to jest organ powołany właśnie do tego, by na takie zdarzenia reagować. A dużo było takich przypadków? Nie. Odkąd jestem tutaj 10 lat, miałem dwa przypadki takie z nielegalnym kłusownictwem z bronią. Tylko jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczne. Naprawdę w tym przypadku radziłbym, jeżeli ktoś widzi, że ktoś może nielegalnie z bronią w lesie być, samemu nie reagować, bo może się natknąć na niebezpieczeństwo. Nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Naprawdę często mogą być to osoby no, nieobliczalne. Skoro idzie do lasu z bronią, no to naprawdę warto by zwrócić uwagę na własne bezpieczeństwo. Panie nadleśnicze, a jakie plany na najbliższą przyszłość? Czego możemy Panu życzyć na kolejne lata? Czego życzyć? Zdrowia. Zdrowia i takiej, powiem szczerze, spokoju w gospodarowaniu, bo to jest najważniejsze.
przez ten okres 10 lat, którym mam zaszczyt tutaj szefować Nadleśnictwu Świdnica, udało się bardzo dużo zrobić. Dzisiaj akurat przed Państwa przyjściem wszedłem do archiwum Nadleśnictwa, żeby zobaczyć, jakie dokumenty stare mamy tutaj w Nadleśnictwie. I jak zobaczyłem, że mamy jeszcze dokumenty z Nadleśnictwa Modliszów, z Nadleśnictwa Bielawa, z Nadleśnictwa Sobótka, z Nadleśnictwa Henryków. To są wszystko dokumenty, gdzie w tej zawierusze historycznej Nadleśnictwo jakby przejmowało grunty. I tutaj stare mapy jeszcze poniemieckie, te podkłady poniemieckie, które mamy. Fajnie by było, gdyby się udało w jakiś sposób jakąś publikację zebrać na temat Nadleśnictwa Świdnica. No troszkę historii. Mówię, jakby te sprawy gospodarcze mamy na dzień dzisiejszy ogarnięte, tak więc fajnie by było, gdybyśmy wrócili trochę do historii i poznali historię Gursowik, bo ta historia Gursowik jeszcze w świetle tego złotego pociągu i tych bursztynowych komnat, różnych miejsc historycznych, które mamy na terenie Nadleśnictwa Świdnica, jest arcyciekawa. Jest przepiękny obiekt i mroczna historia leśniczówki w Lubiechowie, gdzie żołnierze radzieccy wtedy zabili rodzinę leśnika niemieckiego, bo tutaj po wojnie przyszli leśnicy polscy. Był taki okres, że część leśników niemieckich została w tych terenach. Wiadomo, leśnicy generalnie to zawód taki, który jest przywiązany do tradycji i do miejsca, również do swoich lasów. I taka mroczna historia, gdzie faktycznie dzieci tych leśnika polskiego i niemieckiego zaprzyjaźniły się ze sobą, po czym ten syn leśnika polskiego poszedł się bawić do syna leśnika niemieckiego. Gdzieś bawili się na strychu, przyjechali żołnierze rosyjscy, zastrzelili całą rodzinę leśników niemieckich. Ci dwaj chłopcy przeżyli tylko dlatego, że byli gdzieś na strychu. I takich historii tutaj u nas w Górach Sowich jest naprawdę sporo. Warto do nich sięgać, bo tych ludzi, którzy jeszcze pamiętają ten okres, jest coraz mniej. Dlatego tutaj dobrze by było, żeby coś takiego przynajmniej pospisywać.